W naszym studiu pan Paweł Żuk, prezes Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Na początek nieco o imprezach. Sportowe zakończenie wakacji, tak nazywała się aż pięciodniowa impreza dla chętnych uczniów z Suwałki Okolic, którzy no właśnie przez pięć dni korzystali z letnich atrakcji w Osiru Shalment. Jak wrażenia dzieciaków? Tak, to były pięć dni niezapomnianych wrażeń, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dzieci były zadowolone, tak jak podkreślaliśmy na ostatnim naszym spotkaniu, głównym z priorytetów naszych też jest szkolenie dzieci i młodzieży. Te zakończenie wakacji miało też mały, mały taki wątek przygotowawczy do drużyny, która będzie też tworzona, jeżeli chodzi o nasz wyciąg nart Dzieci były zadowolone, rodzice też, pogoda też dopisała w miarę. Myślę, że wszystko się udało jak, jak, naj, jak najlepiej, więc myślę, że Tą imprezę zaliczamy na plus. No, mam nadzieję, że ta pogoda będzie nadal dopisywać, bo będzie się działo. Wakacje dobiegły już końca, niestety, ale to nie koniec atrakcji w Szelmencie. Ta największa to Grand Prix Europy, a zarazem Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za wyciągiem. Będzie na co popatrzeć, bo wystartuje kilkudziesięciu zawodników z Polski, Białorusi, Czech i Niemiec. To też nie lada wyzwanie dla organizatorów, ale także nagroda za świetną pracę. Tak, nagroda myślę, że też będzie. Jeżeli chodzi o organizację, naprawdę było kawał dobrej roboty do zrobienia. Myślę, że to nam się udało. Będzie to widoczne właśnie podczas tego weekendu. Kilkudziesięciu zawodników, którzy będą rywalizować w różnych kategoriach wiekowych. Będzie bardzo spektakularnie, bo nie każdy może zauważyć kilkudziesięciometrowe skoki, czy też e, takie piruety, które będą wykonywane na nartach. Też takim dużym zaskoczeniem e, i myślę też miłą niespodzianką będzie to, że też będziemy mieli dwóch zawodników należących do Wostirusza Almend. O proszę. Ich nazwiska? Chciałbym nie zdradzić, bo wolałbym, żeby, żeby ci, to którzy... było niespodzianką. Tak? Dokładnie, taka myślę, że cicha niespodzianka jesteście pierwszą audycją, która tak naprawdę o tym się dowiedziała. Myślę, że będzie fajnie. Bardzo nam miło. Warto z pewnością to zobaczyć, ale to nie wszystko, co przygotował wojewódzki ośrodek sportu i rekreacji Shellment. Offroad, no nie lada gratka dla wszystkich fanów motoryzacji. W tej takiej zwariowanej, brudnej rzekłbym formie widowiskowe wyścigi dodajmy 28-godzinne. Dokładnie tak. Wzmagania w bocie, piasku, pagórkach, czasami nie tylko po kolana, po pas, w bagnach, ale czasami też i po szyję. Dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej adrenaliny niż tylko nasze stoki narciarskie albo wyciąg narodowodny, który jest w sezonie letnim otwarty, myślę, że ta impreza jest taką odpowiednią, odpowiednią imprezą dla nich, żeby tą adrenalinę jeszcze, jeszcze bardziej podnieść. Czyli przychodząc na zmagania ofarodu lepiej białych rzeczy na sobie nie mieć. Jeżeli przyjdzie się tylko, aby powitać wszystkich zawodników na starcie, a później też na mecie, myślę, że tutaj białe skarpetki i biała koszulka nie przeszkodzi, ale jeżeli ktoś będzie chciał podziwiać ich zmagania w terenie, to myślę, że warto byłoby nałożyć ciemne ubranie. Ale to jeszcze nie wszystko. Dzieje się naprawdę w Szelmencie bardzo, bardzo dużo. Nad jezioro Szelment zawitają również piłkarze, mianowicie Wosir Szelment, organizatorem kolejnych Mistrzostw Polski, tym razem w piłce nożnej. A naprzeciw siebie staną, uwaga, Urzędy Marszałkowskie. Proszę bardzo. Dokładnie tak, Urzędy Marszałkowskie są to dziewiąte Mistrzostwa Polski Urzędów Marszałkowskich. Mieliśmy duże pro problemy, żeby zorganizować boiska przy, przy Szelmencie, ale tutaj z dobrą współpracą Suwałk udało nam się to wszystko e, zorganizować. Będą wspaniałe mistrzostwa, będzie 16 województw, którzy między sobą będą rywalizować w futbolu a dodatkową atrakcją będzie właśnie wycieczka z suwał do Wosiru, żeby też ta delegacja tych wspaniałych zawodników, najlepszych z tych urzędów, mogli, tak jakby zobaczyć naszą tutaj perełkę sportową, jaką jest Wosir Shelment. I myślę, że tutaj nie skupiamy, się, nie skupiamy się tylko na sportach zimowych czy też wodnych, ale tak jak widać, po imprezach, które organizujemy, idziemy bardzo szeroko, i jedną z takich imprez jest, jest właśnie impreza o zasięgu takim sportowym, jako piłka nożna. Wakacje dobiegły już, tak jak już wspomnieliśmy, końca. Sezon z pewnością, z racji wakacji, z pewnością tak również jakby się zakończył. Jakieś może podsumowania? Liczymy na to, że wrzesień będzie tak jak dzisiejsza pogoda za oknem, będzie piękny i słoneczny, żeby jeszcze. Przedłużyć ten okres letni. Podsumowując, myślę, że się sprawdziliśmy, jeżeli chodzi o przygotowanie sezonu letniego, zarówno poprzez bazę, którą mamy nad akwenem wodnym, nad szelmentem wielkim. Mieliśmy przygotowane strzeżone kąpielisko, które tak naprawdę miało wszystkie, wszystkie potrzebne też. Pozwolenia na to, żeby tym kąpieliskiem być, tak? Poprzez ratowników, badanie wody, uzyskanie wszelkich pozwoleń. Czyli pogodę mieliśmy, słońce też. Jeżeli mamy pełną plażę, to nam wystarczy podczas sezonu letniego. Teraz staramy się przedłużyć to jak najwięcej, zachęcić wszystkich do korzystania jeszcze z wyciągu nadwodnych. No, właśnie, serdecznie wszystkich, oczywiście, słuchaczy, na te wszystkie imprezy, o których już wspomnieliśmy, zapraszamy. Jak wygląda sprawa parku linowego, minigolfa i paintballu? Rozumiem, że mimo wszystko, mimo zakończenia wakacji, jeszcze działają. Oczywiście działają, jeżeli chodzi o e, zbliżające się właśnie tutaj zawody Grand Prix, Pucharu Europy i Mistrzostwa Polski. Wszystkie atrakcje, które będą, czyli paintball, golf park, ścianka wspinaczkowa, wszystko będzie dostępne dla, dla turystów, dla wszystkich korzystających. Jednym takim małym minusem jest to, że właśnie wyciąg nadwodnych będzie, będzie zamknięty podczas, podczas tych zawodów, ale będzie można. Przynajmniej po, y, pooglądać i zobaczyć, jak to robią zawodowcy. A jeszcze taką małą niespodzianką y, będzie to, że w sobotę od godziny 18.30 do godziny 19.30 wszyscy chętni będą mogli przyjechać, skorzystać z porad, skorzystać z darmowego wyciągu nart wodnych y, i pouczyć się jazdy na nartach wodnych pod okiem y, samych mistrzów. Jeszcze zobaczę, jak to wygląda z moim grafikiem na weekend, ale być może również się pojawi. Zapraszamy. <laughs> Nic, tylko korzystać zatem i aktywnie spędzać czas. No i cóż, moimi państwa gościem w naszym studio był Pan Paweł Żuk, prezes Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Selment. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.